Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony wasz ulubiony beauty boy Władek. Dzisiaj zajmiemy się tym, co obiecałem wam mniej więcej tydzień temu, a mianowicie recenzją paletki Hindasha po takim, wiecie, już tygodniowym używaniu, plus przy okazji obiecałem wam w filmiku, gdzie miałem pierwsze wrażenie tego produktu, zresztą możecie go sobie gdzieś tutaj zobaczyć, bo podlinkuję go wam na górze. Obiecałem wam również w tamtym odcinku, że przygotuję dla was nie tylko recenzję, ale również i makijaż na modelce i właśnie dzisiaj będziemy to robić. Moją dzisiejszą modelką będzie jak zawsze moja ulubiona Nicola, to jest chyba nasz trzeci wspólny filmik, a nie wiem już który wspólny projekt razem. Wykonałem taki bardzo makijaż, myślę w stylu Hindasha, ale jednak przepuszczony przez mój filtr, bo jednak to jest to bardzo lekkie nadal, ale skusiłem się na kreski, których zazwyczaj unikam, bo zawsze się nimi stresuję. Także w miarę lekki, prosty do odtworzenia, nawet jeżeli nie tą paletką, to myślę, że spokojnie sobie poradzicie z innymi produktami, bo jednak makijaż sam w sobie jest dość łatwy, ale też wypowiem się w środku filmiku, kiedy będę tej paletki używać, jak ona mi się sprawdza. Także bez zbędnego dłuższego przeciągania przechodzimy wprost do makijażu. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. No więc rozpoczynam od pielęgnacji i przeważnie ten krok wycinam z filmików, ale stwierdziłem, że skoro tak dawno już filmików z modelkami nie było, to go zostawię. Pod oczy ląduje krem z Charlotte Tilbury Magic Eye Rescue, a na twarzy ląduje krem również z Charlotte Tilbury Magic Cream. Powiem wam szczerze, że te produkty podtrzymuje moje zdanie, w sumie to, co już wam kiedyś mówiłem. Może nie są najlepsze, jeżeli chodzi o pielęgnację. Osobiście na sobie bym ich nie używał, ale w kufrze sprawdzają się świetnie i są doskonałe pod makijaż. Także bardzo, bardzo wam mogę je polecić, jeżeli jesteście wizerzystami, bardziej w ten sposób. No bo pielęgnacyjnie jednak to jest przepłacanie. Na ustach ląduje balsam z Recibo Lip Lip Hooray i tak naprawdę zabieramy się za pierwszy krok już stricte makijażowy i będzie to rozświetlacz w płynie z właśnie również Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Jeżeli oglądaliście moich ulubieńców roku, to wiecie, że to jest mój ukochany płynny rozświetlacz i nakładam go również nie tylko na buzi, ale i na ciele, czyli że ramiona i dekolt, tak żeby wszystko ładnie nam się błyszczało. Jeżeli chodzi o podkład, wybrałem tutaj jaśniutki podkład, który mam w mojej kolekcji, czyli że Face and Body Foundation. Tutaj odcień to 0W. Nicola, jak widzicie, ma przepiękną cerę, dużo krycia nie potrzebujemy, także stwierdziłem, że cieniutka warstwa tego podkładu również na twarzy, szyi i dekolcie z ramionami w zupełności wystarczy, żeby ta cera wyglądała pięknie. A dodatkowe jakieś niedoskonałości, czy właśnie zasinienia pod oczami, po prostu przykryję korektorem i tutaj wybieram korektor z Pat McGrath, znowu jeden z moich ulubieńców. Bardzo ładne krycie, ale jednak wygląda cały czas tak zdrowo i świeżo na skórze i zarówno twarzy, bo się świetnie do tego nadaje, tak i właśnie pod oczami. Przy okazji przykrywałem przy pomocy niego właśnie mały pryszczyk, który Nicola miała na czole i również uważam, że świetnie się nadaje do tego zadania, przez to, że ma ładny poziom krycia. Także teraz trzeba tą całą buzię zasetować. Ja jeszcze, jak widzicie, przygotowałem, albo widzieliście, przygotowałem powieki tym korektorem po to, żeby je również przygotować pod następne kroki, pod cieniowanie, więc ten korektor mi posłużył za bazę. No ale tak jak mówię, czas buzię przypudrować. Przypudruję oczy, czy skórę pod oczami pudrem z Pat McGrath, który jest właśnie dedykowany do skóry pod okiem. Bardzo ładnie setuje korektor i bardzo ładnie tą właśnie skórę pod oczami wygładza. Natomiast nie ma chyba lepszego efektu wygładzania dla mnie na skórze, zwłaszcza jeżeli ta skóra jest sucha i nie potrzebuje dużo pudru, to puder Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finishing Powder, chyba tak to się dokładnie nazywa. To jest przepiękny puder, ja jestem nim absolutnie zakochany, a podjeżdżam nim również pod oczy, bo on ma minimalną ilość krycia, dosłownie taką znikomą, ale to tak razem wszystko scala i skóra jest tak gładka, ale wciąż nie przesuszona, nie tak zmatowiona na 100%, przepiękny puder. Kolejny, w sensie jeden z takich produktów, które na pewno będę uzupełniać, jak tylko zużyję. Postanowiłem zrobić na szybko brwi. Ja przeważnie na Nicoli brwi nie robię. Jedyne, co z nimi robię, to po prostu je wyczesuję i ładnie układam. Natomiast chciałem wam jeszcze raz pokazać, że ta paletka również świetnie się nadaje, jeżeli chodzi o wypełnianie brwi, więc sięgam tutaj po odcień Feel Real, mniej więcej na środku i dosłownie delikatnie przeczesuję go przez brwi. O paletce pogadamy więcej za chwilę, jak już będziemy przy buzi i przy oczach, natomiast na chwilę obecną stwierdziłem, że tylko jeszcze utrwale brwi żelem z Eveline, jeden z ulubieńców, bardzo tani i wam go serdecznie polecam. Świetnie trzyma brwi w miejscu.
No więc oczywiście, żeby Wam pokazać uniwersalność tej paletki, to wykorzystamy ją i na oczach, i na twarzy. I zaczynam od tego, że używam jej jako bronzera. Mieszam odcień Fill z odcieniem Tan i być może czasami trochę go rozjaśniam odcieniem Wet. W tej paletce, jak słyszycie, trzeba troszeczkę się namieszać, żeby stworzyć swoje kolory. Natomiast, jak widzicie, kolor wychodzi bardzo ładny, bardzo powoli się buduje i mam totalną kontrolę nad tym, co się na twarzy dzieje. Za co tą paletkę kocham? Powiem Wam szczerze, że jest ona droga, jest być może trochę skomplikowana, bo jednak uzyskanie tych kolorów, o które nam chodzi, często jest problematyczne i trzeba się tego nauczyć. Natomiast jak już to załapiecie, to nie ma z tym większego problemu. Ale faktura tego produktu, tych cieni i to, jak się on rozciera na twarzy, jest dla mnie niesamowite, dlatego że nieraz nawet, kiedy przy oczach na początku pojawiała mi się plamka, on nigdy się nie skleił w taki sposób, żeby się nie dało go później rozblendować, żaden z tych cieni. Ja jestem zakochany w tym, jak miękki daje efekt ta paletka, jak właśnie wyblendowany i jak niepudrowo ona leży na skórze. Jakby kolor pojawia się na twarzy, kolor pojawia się na oczach. Można go zbudować bardzo intensywnie i w zależności od rodzaju pędzelka, jaki wybierzecie, tą intensywność można manipulować. Ale ja jestem zakochany w tym, jak to lekko wygląda na skórze, jak naturalnie. Po prostu kolor się pojawia, ale nie pojawia się żadna dodatkowa faktura. Także powiem Wam, że jestem w tej paletce zakochany. Wykonturowałem nią również nos odrobinkę, dlatego że wiem, że Hindasz jest fanem takiego delikatnego konturowania nosa, więc stwierdziłem, że zrobimy to również. I tutaj róż użyłem, zmieszałem tak naprawdę odcień Boy Wonder razem i nałożyłem go właśnie mniej więcej na to miejsce, gdzie się spotyka rozświetlacz z bronzerem. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, tak w miarę wysoko, ale przyciągnąłem również przez nosek, przez podbródek, dlatego że ja lubię, jak wiecie, sporo różu. Jeszcze, żeby te kolory troszeczkę ze sobą stonować, zblendować, użyłem znowu pudru z Charlotte Tilbury. No i przechodzimy teraz, tak naprawdę myślę, a nie, zróbmy jeszcze rozświetlacz. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, stwierdziłem, że wykorzystamy sobie różowy rozświetlacz. Nie wiem, czemu mnie tak natchnęło na to, dlatego że w sumie cały makijaż jest dość neutralny, ale stwierdziłem, wykorzystajmy różowy rozświetlacz. Złapałem ten Spatma Grat i w sumie z nim troszeczkę przyszalałem. Bardzo cieszę się w ogóle, że widać go na kamerze, że aparat go wyłapał. Bardzo często takie rzeczy nie są niestety wyłapywane przez aparat, także jestem ultra, ultra zadowolony. Wygląda pięknie moim zdaniem. Po rozprasowaniu korektora na powiece stwierdziłem, że przypudruję odcieniem Wet powiekę, żeby przygotować ją do blendowania. No i zawsze prosicie, żebym ja przybliżał odrobinkę modelkę w trakcie robienia oczu, także robię to dla Was dzisiaj. Biorę odcień Tan, czyli że taki najjaśniejszy brąz przejściowy, no i właśnie tak go traktuję, nakładając go w załamanie i zaczynając powoli budować sobie zewnętrzny kącik oka. Jak widzicie, cienie znowu tutaj blendują się przecudownie, kolor wchodzi bardzo, bardzo miękko i mam absolutną kontrolę nad tym produktem. Uważam, że fajny produkt właśnie dla wizażystów przede wszystkim dla osób, które się ewentualnie nauczą te odcienie mieszać, bo naprawdę wygląda to prześlicznie. Bardziej zbitym pędzelkiem łapię mieszankę odcieni Fill plus Tan po to, żeby zacząć budować jeszcze bardziej zewnętrzny kącik. Myślałem na początku, że zrobię coś a la kreskę, ale jednak później to wszystko wyblendowałem i odszedłem od tego pomysłu. Postanowiłem właśnie, że wyjątkowo może, żeby oddać hołd Hindaszowi, raczej zrobię tą kreskę eyelinerem, aniżeli całym cieniem. Także będzie dla mnie troszeczkę trudno, dlatego że te kreski mnie zawsze stresują. Dalej mieszając znowu Fill plus Tan, plus czasami dodając troszeczkę intry, przyciemniam powoli i powoli zewnętrzny kącik, budując cały czas również załamanie. Natomiast w wewnętrznej części, jakby załamania powieki, stwierdziłem, że wykorzystam szary odcień, który się nazywa Real. Na początku on się właśnie tak wkleił mocniej w jednym miejscu, że przestraszyłem się, że będzie już plama do niewyblendowania, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, te cienie blendują się
Zawsze, zawsze. Ja tutaj co prawda nie kieruję się żadnym, albo inaczej, jakby nie miałem w zamyśle kierowania się żadnym konkretnym makijażem, jaki Hindarz zrobił. Natomiast on właśnie pamiętam w jednym ze swoich filmików wykorzystywał bardziej brązowe tony na zewnętrznej części oka, a na wewnętrznej właśnie wykorzystał ten szary. Więc stwierdziłem, że trochę sobie to odtworzymy w takiej jeszcze bardziej wyblendowanej wersji, bo Hindarz jednak z tą paletką robi te makijaże takie dość... structured, można powiedzieć, że dokładnie widać, gdzie są te cienie, co oczywiście jest nadal wyblendowane, ale po prostu makijaże są bardziej intensywne. Ja, jak wiecie, wolę te lżejsze, także trzymam się mojej strony umiejętności. Przyciemniam troszeczkę jeszcze zewnętrzny fragment i tak naprawdę będziemy przechodzić do następnego cienia. Łapię sobie za odcień... a nie, przepraszam. Myślałem, że będę robić już powiekę. Robię dolną powiekę cieniem fil, po prostu. Sam fil nałożony zbitym pędzelkiem i później roztarty czymś bardziej miękkim, żeby na dole też się coś zadziało. No i teraz, o ile się nie mylę, przechodzę do, tak jest, rozjaśnienia powieki odcieniem lines. Mieszam go czasami odrobinkę z odcieniem wet, natomiast właśnie stwierdziłem, że zrobię podobnie tak jak Hindarz, rozjaśnię tą powiekę ruchomą, tak żeby ona nam bardziej wybiła. No i ogólnie Hindarz robi te makijaże, cały czas to jakby się do niego odnoszę, no bo to jest jego paletka. Hindarz robi te makijaże z tą paletką konkretnie w matach przeważnie, natomiast nie byłbym sobą, gdybym nie dodał odrobiny błysku, także za chwilę do tego przejdziemy. I jak widzicie, jeszcze można bardzo ładnie wykorzystać te jasne odcienie w kąciku oka, żeby je rozjaśnić, jeżeli nie rozjaśniacie sobie kącików na błyszcząco. Co chciałem Wam jeszcze powiedzieć? W pierwszym wrażeniu powiedziałem, że te jasne cienie są o wiele mniej napigmentowane, ale prawda jest taka, że wszystko zależy od pędzla. Bardziej zbity da Wam naprawdę intensywny efekt tych kolorów. Jeszcze odrobinę sobie złapię za te jasne odcienie i podprowadzę je delikatnie pod brwią, a także poczyszczę jakby spód blendowania tego cienia, żeby to oko było jednak takie trochę bardziej wyciągnięte, jak to robi Hindarz. No i teraz wydaje mi się, że będziemy tak, przechodzić do błysku. Nałożyłem tak naprawdę rozświetlacz. Stwierdziłem, że zostaniemy w tym różowym rozświetlaczu na wewnętrzny kącik, no i właśnie na powiekę ruchomą, żeby coś się zadziało też tak w moim stylu. I teraz przechodzimy do linera. Najpierw złapałem za liner od Eveliny Kosmetycznej, ale wiecie co, on mi chyba troszeczkę podsechł. Zazwyczaj pracuje mi się nim genialnie, aczkolwiek on mi trochę podsechł, więc narobił mi trochę kłopotów, aczkolwiek jak widzicie skupiłem się tylko i wyłącznie z tą kreską na zewnętrznej części oka. Stwierdziłem, że zrobimy taką, nie że foxy, ale właśnie żeby ten zewnętrzny fragment tylko i wyłącznie zliftingować, nie dodając żadnego koloru na całą linię rzęs. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ale w każdym razie męczyłem się z tym linerem, bo był taki, wiecie, podsuszony i ostatecznie stwierdziłem, trzeba wymienić to na coś innego i złapałem za liner z Maybelline, żelowy w słoiczku, jeden z moich ulubieńców, również bardzo Wam polecam, za taki w miarę precyzyjny pędzelek. No i dopracowałem te kreski trochę lepiej. Przy okazji złapałem również za inny pędzelek i naniosłem ten liner na wewnętrzną stronę, w sensie na górną linię wodną, tam gdzie eyeliner się znajduje jakby na górnej powiece, po to, żeby on był taki ładny, czarny i dopracowany. Rzęsy tuszuję moim nowym, ulubionym tuszem z Pat McGrath, Dark Star. Bardzo Wam go polecam. Co prawda jest drogi, aczkolwiek jest bardzo przyjemny, więc jeżeli nie żałujecie pieniędzy na tusze, myślę, że ten może Wam się spodobać. O ile lubicie w miarę takie naturalne sztoteczki. No i jak widzieliście, pacnąłem troszeczkę Nicole w policzek. Przeważnie zawsze mi się kogoś pacnie gdziekolwiek, chociażby odrobinkę. Tutaj dzisiaj mi się to udało dość mocno, aczkolwiek stwierdziłem, że nie będę niczym się stresować. Poczekam, aż produkt wyschnie, ja w tym czasie ten tusz nałożę dokładnie na rzęsy i później go sobie zdrapię szczoteczką do brwi. Tak przeważnie usuwam wyschnięty tusz. Jak widzicie, bez większego problemu dołożyłem później odrobinkę korektora, no i nic nie było widać, także problem zażegnany w przeciągu dosłownie chwili. Postanowiłem również przykleić takie zewnętrzne rzęski, dlatego że nie chciałem przyklejać całych pasków, nie chciałem, żeby ten makijaż był ciężki i używam tutaj rzęsek z Ardell, które się nazywają 301 i przeważnie wszyscy śmieją się z tego, jak te rzęsy wyglądają w opakowaniu, bo wyglądają dość tandetnie, ale dają tak ładny efekt na oku i takie ładnie liftingują i dodają, wiecie, takiego kota, ale bez przesady.
Te rzęsy są tak niedocenione moim zdaniem. Bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam te zewnętrzne właśnie paski, takie wiecie, te połóweczki, można tak powiedzieć. Na ustach używam linera z KKW. Stwierdziłem, że wykorzystam paletkę z Pat McGrath, którą mam od niedawna, dlatego też wybrałem taki bardziej różowy liner. Normalnie chcę Wam bardzo, bardzo jeszcze pokazać, jak pięknie pracują te nudowe linery od KKW, aczkolwiek no, nie robię filmików na modelkach, jak już wiecie, od jakiegoś czasu, także nie mam okazji na razie tego dla Was zrobić. Natomiast jest to jeden z moich ulubionych linerów. Nie jest to jeden z moich ulubionych. To jest mój ulubiony liner. To jest moja ulubiona formuła. Pięknie się masełkowo rozkłada, ale również jest bardzo trwały i pięknie też wblendowuje się w inne szminki. Także moje ulubione produkty. Jeżeli będziecie poszukiwać sobie fajnego linera nude, zerknijcie na stronę KKW i zobaczcie kolor Classic Kim albo Nude 2. Moje dwa zdecydowane ulubieńce. Na ustach nakładam pomadkę, tak jak powiedziałem, właśnie taką w miarę nową dla mnie z Pat McGrath w odcieniu Beautiful Stranger. To jest tam Matte Trans Lipstick, czyli że kremowa, ale o wykończeniu matowym. Przy tych takich jasnych światłach nie wygląda aż tak matowo, ale jest przepiękna i ładnie się nosi. Poczyszczam usta korektorem i tak naprawdę to był ostatni krok w wykonaniu naszego dzisiejszego makijażu. No więc kochani, tak się prezentuje efekt końcowy. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików oglądać więcej. A ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!